Szaklina Skowrońska, Bartosz Łyżwiński. Dzień dobry Państwu w poranku w telewizji w Polsce. Zaczynamy od sprawy Marcina Romanowskiego. No i pytania, czy będzie zażalenie prokuratury na decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztu, w zasadzie wyjścia na wolność Marcina Romanowskiego. Dziś o poranku Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, zapowiadał, że takie zażalenie prokuratura chce złożyć. Rozwiał nasze wątpliwości w tym temacie i prokuratura wydaje się, że mimo tego blamażu z immunitetem Marcina Romanowskiego, przysługującemu mu z tytułu zasiadania w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, mimo tego blamażu prokuratura kwestionuje w dalszym ciągu ten immunitet, stąd to zażalenie właśnie. Immunitet obowiązywał w kontekście jego wykonywania jego funkcji w parlamencie krajowym i została przeprowadzona cała procedura parlamentarna zdjęcia immunitetu, przegłosował to. Ale mówię oczywiście o immunitecie z Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jestem cały czas zdania, że tego immunitetu nie ma, że w tym przypadku ten immunitet jest wyinterpretowany nadmiernie z różnych, można powiedzieć, takich okulników, które funkcjonują w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, natomiast nie wynika z umowy międzynarodowej, czyli statutu Rady Europy, który Polskę wiąże. A czy w takiej sytuacji nie należy po prostu zabezpieczyć sobie tyłów? Jeśli wiecie, że są wątpliwości, jeśli wiecie, że są okulniki, jeśli wiedzieliście, to należy takie rzeczy zabezpieczyć, a nie narażać się na taką sytuację, jaka miała miejsce. To znaczy, to w tym przypadku absolutnie konsultowaliśmy się z ekspertami, pozyskaliśmy opinię. A ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy? Ale konsultowaliśmy się z ekspertami w tym zakresie. Nie ma takiej procedury, żeby spytać zgromadzenie parlamentarne, słuchajcie, co myślicie w tej sytuacji. Głos w sprawie immunitetu Marcina Romanowskiego zabiera także jego pełnomocnik, który w mediach społecznościowych pisze o tym, że ta cała sprawa może się wiązać z katastrofą wizerunkową Polski na arenie międzynarodowej. Bartosz Lewandowski napisał dokładnie, że niestety w przypadku pogwałcenia tego immunitetu nasz kraj mogą czekać surowe konsekwencje na arenie międzynarodowej, w tym możliwe podjęcie natychmiastowych działań ze strony Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W imieniu posła Marcina Romanowskiego Bartosz Lewandowski złoży stosowną odpowiedź na zażalenie, domagając się utrzymania postanowienia w mocy jeszcze dzisiaj w oświadczeniu ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i zakwestionowania woli przewodniczącego zgromadzenia parlamentarnego zostaną powiadomione pisemnie wszystkie organy Rady Europy, bo przecież Adam Bodnar rzeczywiście powiedział, nawet użył takiego określenia, że Rada Europy uzurpuje sobie tutaj prawo do chronienia swoich członków immunitetem. Kuriozalna wypowiedź, biorąc pod uwagę fakt, że Adam Bodnar to były rzecznik praw obywatelskich, a właśnie prawami człowieka zajmuje się między innymi Rada Europy. A właśnie w tej sprawie immunitetu głos zabrali dziś także politycy Prawa i Sprawiedliwości podczas takiej konferencji związanej z działaniami zespołu do spraw Pato Władzy, tak ten zespół się nazywa. Na jego czele stoi Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, i teraz on właśnie na temat immunitetu Marcina Romanowskiego. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o drugi immunitet. Tu chodzi o kwestię, że ten materiał dowodowy, który w tamtej sprawie jest zgromadzony, dzisiejsza patowładza boi się przedstawić niezależnemu organowi, jakim jest Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, bo mogłoby się okazać, że dowody, które mają być twarde, niezbite, niezaprzeczalne i świadczyć o winie, okazałyby się niewystarczające do tego, żeby Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy ten immunitet uchyliło, jak podawało Radio Z. Wiedzę o konieczności uchylenia tego immunitetu dzisiejsza patowładza miała już miesiąc wcześniej. Więc patrząc na tę chronologię zdarzeń, trudno nie odnieść takiego wrażenia, właściwie graniczącego z pewnością, że po prostu obawiają się pokazać tę dokumentację, pokazać te według nich dowody winy. Dziś rozpoczyna się czterodniowe posiedzenie Sejmu, a Sejm ma zajmować się między innymi projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która to ustawa w dużym skrócie sprowadza się do tego, że część wyroków Trybunału miałaby zostać unieważniona. Nie wiadomo, kto miałby o tym decydować, a część niewygodnych politycznie sędziów z Trybunału miałaby zostać usunięta. I to dziś w Sejmie przed nami. Konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej mówił, że jeżeli w ten sposób chcemy konstruować prawo, że ustawodawca może uchylać wyroki Trybunału, które mu się nie podobają, to Trybunału po prostu nie ma. A my o te kwestie pytaliśmy także Marcina Przydacza, posła Prawa i Sprawiedliwości, byłego wiceministra spraw zagranicznych.
Od samego początku widzimy atak na Trybunał Konstytucyjny. Dlaczego? Dlatego, że to jest niezwykle ważna instytucja, patrząc na polską konstytucję. Prawo w Polsce tworzy tak naprawdę Sejm, Senat, finalnie podpisuje prezydent, ale jest jeszcze czwarta instytucja, jaką jest Trybunał Konstytucyjny, który dany przepis może wykreślić z porządku prawnego i ma też wpływ na to, co prawem jest, a co prawem nie jest. Dlatego taka silna walka dzisiaj ze strony liberalnej lewicy o przejęcie albo przynajmniej zneutralizowanie tej instytucji, tylko że to jest zaburzenie trójpodziału władzy. A teraz z Warszawy będziemy spoglądać w stronę Milwaukee, gdzie miała miejsce konwencja Partii Republikańskiej zakończona nominacją na prezydenta kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W tej konwencji uczestniczyli, przypomnijmy państwu, także i przedstawiciele prezydenta, między innymi szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek, który tam na miejscu rozmawiał z prezydentem byłym, z prezydentem Donaldem Trumpem, ale nie tylko z nim. Posłuchajmy tej wypowiedzi jeszcze z Milwaukee i za chwilę nasz gość i kolejny komentarz w tej sprawie. Rozmawiałem z szefową sztabu Susie Wiles, rozmawiałem z jednym z najważniejszych doradców prezydenta Trumpa, który teraz przygotowuje jego wystąpienie, z Vincem Halleyem. Staram się tutaj jak najwięcej rozmawiać z republikanami, nawiązywać nowe relacje, kontakty, dlatego żeby realizować politykę prezydenta Dudy, czyli to, co prezydent zawsze mówi, że Polska musi być gotowa i Polska musi współpracować i polscy politycy powinni współpracować z administracją bez względu na to, czy jest republikańska, czy demokratyczna. A w Milwaukee był nie tylko szef gabinetu prezydenta, ale także prezydencki minister Wojciech Kolarski, który jest już z nami w studiu z jetlagiem, jak udało nam się dowiedzieć jeszcze przed czasem. Miło być państwa gościem. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj. Dziękuję za zaproszenie. Panie ministrze, jak wyglądały rozmowy z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa, z samym Donaldem Trumpem w Milwaukee? Z otoczeniem byłego prezydenta, jak mówią republikanie, kolejnego prezydenta. Oczywiście mieliśmy możliwość być nie tylko obserwatorami tego wielkiego politycznego wydarzenia, jakim jest konwencja Partii Republikańskiej, która oficjalnie nominowała na kandydata na prezydenta Donalda Trumpa i J.D. Vance'a na kandydata na wiceprezydenta. Ale to była możliwość odbycia szeregu rozmów z ważnymi politykami Partii Republikańskiej i z takim nestorem Partii Republikańskiej, jakim jest na przykład jest Newt Gingrich, a jednocześnie z takimi młodymi gwiazdami, jak wszystko na to wskazuje, przyszły kongresman Brown z Georgii. No i przede wszystkim z możliwych krótkiego spotkania i rozmowy no właśnie z kandydatem na prezydenta, z Donaldem Trumpem. No byliśmy tam po to, żeby przedstawiać te nasze polskie sprawy, tą polską perspektywę, bo to trzeba sobie powiedzieć tutaj uczciwie, dla amerykańskiej polityki sprawy zagraniczne nie są istotne w kampanii wyborczej. Tym bardziej sprawy, które dotyczą naszego regionu, one nie istnieją, ale tym bardziej właśnie z tego powodu trzeba być obecnym, trzeba podnosić sprawy Polski, sprawy naszego regionu, sprawy bezpieczeństwa naszego regionu, bo nieobecni nie mają racji, więc nasza obecność taki tam miała zasadniczy cel i myślę, że to jest też kolejny dowód na taką mądrą, dalekosiężną i konsekwentną politykę prezydenta Andrzeja Dudy, który bez względu na to, kto jest w Białym Domu, dba o to, żeby relacje polsko-amerykańskie były jak najmocniejsze, jak najbliższe, bo to jest jeden z fundamentów naszego bezpieczeństwa. Panie ministrze, tak się zastanawiamy i zastanawialiśmy też, jak to wyglądało podczas właśnie tego spotkania z byłym prezydentem, kandydatem na prezydenta Donaldem Trumpem. Tak sobie myślę, że zapewne ta sposobność do rozmowy była krótka. Zdradźmy trochę tych kulis. Czy to było na zasadzie hello Mr. President i
Później krótka rozmowa. To była krótka rozmowa. Ona się nie ograniczyła tylko i wyłącznie do kurtuazji, ale sam fakt, że do niej doszło, to ma swoje znaczenie. To pokazuje, że jakby pozycja prezydenta Dudy jest tam bardzo mocna. Ta rozmowa miała miejsce na parę godzin przed wystąpieniem na konwencji. Więc to też ma znaczenie, że prezydent Trump znalazł czas na tą krótką rozmowę w takim momencie, w którym w zasadzie był już przygotowywał się do najważniejszego politycznego wystąpienia, które go czekało. I ta rozmowa miała miejsce przed z pierwszym takim krótkim spotkaniem, pierwszym publicznym spotkaniem, w którym występowali razem kandydat na prezydenta i kandydat na wiceprezydenta razem. Więc tak wyglądały te kulisy. A proszę powiedzieć jeszcze, panie ministrze, czy czuć było atmosferę, czy unosiła się ta atmosfera jeszcze tych wydarzeń sprzed kilku dni? Tak, oczywiście. To cała konwencja była zdominowana przez wydarzenia, które miały miejsce w Butler w Pensylwanii. Ta próba zamachu była elementem i wystąpień, i rozmów kuluarowych. Więc w ogóle konwencja jest takim wielkim wydarzeniem, bo warto powiedzieć dwa słowa na ten temat, bo to tak jakby te nasze konwencje partyjne powiększyć razy 10 albo razy 100 i dodać do tego trochę popkultury i wydłużyć je z kilku godzin do kilku dni. I tak wyglądała konwencja Partii Republikańskiej. Ale właśnie wśród tych rozmów, spotkań, wystąpień, to, co się wydarzyło w Pensylwanii, było jednym z leitmotivów. To jakby podkreślało jeszcze szczególny stosunek, jaki delegaci i uczestnicy konwencji mają dzisiaj do swojego kandydata na prezydenta. To konwencja republikańska, ale teraz wydaje się oczy znacznej części Ameryki skierowane w stronę demokratów, tego, co się tam dzieje w związku z zamianą kandydata na prezydenta, z Joe Bidena być może na Kamale Harris. Zobaczymy, jak to ostatecznie się ukształtuje. Jak na to patrzy prezydent Duda? Bo pojawiały się w polskiej przestrzeni medialnej już takie komentarze, że prezydent jeszcze się nie odniósł do tej zmiany kandydata. Czy powinien się odnieść, czy nie powinien się odnieść? Co pan doradza prezydentowi? Proszę państwa, ale pamiętajmy rzeczy najważniejsze. To są wybory amerykańskie. To nie my decydujemy. My obserwujemy, oczywiście one mają znaczenie dla całego świata zachodniego, przede wszystkim dla Ameryki, ale też dla całego Zachodu, w tym też dla Polski, więc dlatego trzeba bardzo je uważnie obserwować i należy zabiegać o to, żeby mieć dobre relacje z każdym prezydentem, który będzie sprawował władzę w Ameryce, który zasiądzie w Białym Domu, ale mam takie wrażenie, że jakby ta infosfera, ale komentarze wielu dziennikarzy i polityków trochę przekraczają taką granicę zdrowego rozsądku, że zbyt emocjonalnie angażują się w kampanię wyborczą, która jednak jest kampanią amerykańską. Tu nie ma prostego przełożenia. Oczywiście i politycy, i środowiska polityczne mają swoje sympatie, antypatie, ale w naszym interesie jest, żeby te relacje polsko-amerykańskie były silne i mocne, bez względu na to, kto w Białym Domu zasiądzie. Natomiast w kuluarach konwencji w Milwaukee mówiło się już o tym, że jest możliwa taka zmiana. Zresztą po tej pierwszej debacie w CNN Trump-Biden dla większości było to oczywiste, że coś w tej sprawie się musi wydarzyć.
No, można powiedzieć, że Polska z tej perspektywy może się jawić jako taki poligon doświadczalny, bo przecież w 2020 roku stało się dokładnie to, co dzisiaj dzieje się w Ameryce. To była pionierska wymiana. No właśnie, to była pionierska wymiana. Tak, jakby Polska być może stała się jakimś modelem takiego rozwiązania. Prezydent Duda przecież w 2020 roku wygrał sztafetę prezydencką. To nie tylko pokonał Rafała Trzaskowskiego, kandydata Platformy Obywatelskiej, nie tylko pokonał pozostałych kandydatów, ale pokonał wyścig, który rozpoczął się na początku roku, w lutym, prawda, który później z przerwami trwał aż do lipca, więc możemy na to popatrzeć z tej perspektywy. Natomiast niewątpliwie te emocje, które będą towarzyszyć konwencji partii demokratycznej, będą ogromne, bo to konwencja będzie o tym decydować, a bez względu na to, jaką dzisiaj popularnością cieszy się w partii demokratycznej wiceprezydent Kamala Harris, to wyzwaniem dla organizatorów konwencji będzie pokazanie jak największego poparcia i jak największej jedności. To jest duże wyzwanie, ale jako właśnie obserwator konwencji partii republikańskiej mogę powiedzieć, że właśnie otoczeniu Donalda Trumpa to się udało. To był przykład właśnie jedności partii republikańskiej, która zdecydowanie wspiera swojego kandydata. Niewątpliwie bardzo ciekawy czas w amerykańskiej polityce, należy go obserwować z uwagą. Będzie dużo emocji. Czas nam się niestety kończy, panie ministrze. Dziękujemy bardzo za tę rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Wojciech Kolarski, sekretarz stanu Kancelaria Prezydenta, prawie prosto z Milwaukee w naszym studiu. My wracamy do państwa już za kilka chwil. Na ostatni, patrzę na zegarek, tak, ostatni serwis w poranku w telewizji w Polsce. Do zobaczenia. Do zobaczenia.